Witajcie bardzo serdecznie, a tak już ten filmik powstał na czysto humorystycznie. Zrobię każdy temat odcinka z ankiety, nie będę tym razem obojętny, żeby zrobić tylko jeden temat, tylko zrobię wszystkie te tematy. Dzisiaj omówimy sobie pierwszy mój aparacik, z jakiego korzystałem. To jest aparat, który właściwie był u mnie w domu od pokoleń. Używała go moja mama, mój ojciec. Używałem go ja, u schyłku. Aparat posiada już nie rzadko używany, bądź nawet nieużywany adapter pamięciowy, czyli karta pamięciowa 2 GB relikt. Raczej nikt już takich nie używa. Ale po 10 punktów. To jest Sony. To jest Sony CyberShot DSC-H3. Taki mały aparacik. Nie odpalę go, bo bateria rozładowana. Ale no. Nawet fajny ten aparacik, tak szczerze. A moim pierwszym zakupionym aparatem jest Fujifilm Finebit S320, obsługujący różną kartę pamięci i wspierający kartę pamięci SD SCH+, chyba 14 megapikseli. Tu jest taki aparacior, jak go włączysz. Włączasz sobie tryb użytkownika i masz aparat, który się rozsuwa. I tutaj macie na ekranie pokazaną ilość zoomu, jaki ten aparat obsługuje. No i generalnie mogę powiedzieć, że jestem z tego zakupu zadowolony, więc jeśli ktoś chciałby na razie uczyć się fotografować, bądź po prostu zrozumieć nagrywanie, polecam aparaty Sony, niekoniecznie CyberShot H3, ale nowsze wersje jak najbardziej. Ewentualnie polecam wam Fujifilmy słabszej generacji na początek, ewentualnie właśnie Fujifilm S3200. Na razie go nie sprzedaję, nigdzie się z nim na razie nie wybieram. Ostatni temat. Co tam, jeśli chodzi o Canona? Mam w planie w przyszłym roku zakup, ale to by nie zależy od tego, czy będę mieć środki do tego zakupu. To znaczy, czy znajdę pracę, czy będę zarabiał. No. Wracając. Z muzyki mam jeszcze taką MP3-eczkę. Fajna, prowizoryczna. Mimo, że zabytek, to działa. Jeśli zabytek, a działa, jak działa, to jest dobre. Wracając jeszcze do tematu aparatu. Jak macie tych klisz, jak ktoś lubi robić zdjęcia takie w nocy, polecam wam ustawiać ISO 100 bądź ISO 800 po prostu w terenie. Właśnie lampę błyskową. No i generalnie polecam wam fotografować albo generalnie fotografuję się na manualu, ale jak ktoś lubi sobie pofantazjować, jak ktoś lubi robić bardzo duże zbliżenie czegośkolwiek albo księżyca, no to polecam tryb użytkownika. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia.